so many pieces all back together now. What's your vision? Zagrab króla Maciusia i zmarł w zapomnieniu. Juliusz Wyrzykowski 56 l. Zazbyn Berol króla Maciusia i w ekranizacji X.I. Janusza Korczaka z 1957 roku. Później nie zdobab zrobił kreska znaczcej kariery jako dorosły aktor. Przez całe kreska życie porównywany byb do swoich znanych rodziców, aktorskiej pary, Mariana Wyrzykowskiego 65 l. i L. kreska Biety Barszczewskiej 73 l. Kariera filmowa Juliusza Wyrzykowskiego trwa ba niespełna 40 lat. Oprócz króla Maciusia i występ między innymi Pograniczu w ogniu, Zmiennikach i Zespole Adwokackim. Po raz ostatni na małym ekranie pojawi psi w 1996 roku w epizodzie w serialu Dom. Syn L. kreska Biety Barszczewskiej występował Ptak kreska E w Teatrze Polskim w Warszawie. Mimo i kreska dobrze zagrał kilka ról, nie zrobi b kariery aktorskiej. Mo kreska e dlatego, kreska e jest zbyt drobny fizycznie i kruchy psychicznie? Mo kreska e dlatego, kreska e nigdy nie był modnym typem współczesnego cecha bopaka? Mo kreska e zabrak bo mu jakiej iskry wewnętrznej? Mo kreska e wreszcie dlatego, kreska E nie natrafi na swojego rekreska sera, czy dyrektora. Opowiada magazynowi Kurier Plus Andrzej Józef Debrowski, przyjaciel Wyrzykowskiego. Juliusz Wyrzykowski zmarł 18 listopada 2002 roku w zapomnieniu w wieku zaledwie 56 lat. Aktor został pochowany na Starych Powskach w grobie rodziny Szumskich. Co ciekawe, na tej samej nekropolii, ale w innym grobie pochowani jest jego rodzice. Marian Wyrzykowski i L. kreska Biet Barszczewska spoczywaj w Alei Zasbu kreska Onych.